Witam wszystkich. Mam sporo pytań od radioamatorów. Czy sprzedają również jakieś urządzenia pomocne w pracowni radioamatorskiej czy krótkofalarskiej? Jeśli ktoś będzie zainteresowany kupnem niedrogich urządzeń pomiarowych, przydatnych w pracowni radioamatorskiej lub podzespołów wykorzystywanych w pracowni radioamatorskiej, to mogę odesłać do mojej strony internetowej www.saksonwaw.pl. Po lewej stronie są zakładki i w zakładce w komisie będzie można odnaleźć te podzespoły. Rezonatory kwarcowe o częstotliwości 10 MHz, wykorzystywane w różnego rodzaju przyrządach pomiarowych. Jeśli ktoś chciałby uzyskać większą dokładność pracy urządzenia, można wykorzystać do tego generator TCXO, również o częstotliwości 10 MHz. Dla zwiększenia dokładności pracy urządzenia można również zastosować generator OCXO. Miernik częstotliwości PLJ8 LED jest ten miernik opisany w jednym z poprzednich moich filmów. Anteny odbiorcze do urządzeń pomiarowych lub skanerów posiadają przegub i umożliwiają podłączenie pod różnymi kątami do urządzenia. W pracowni radioamatorskiej zwykle do pomiarów nadajnika wykorzystuje się sztuczne obciążenie. Tu mamy rezystory o dużej mocy, 50-ohmowe, które umożliwiają budowę takiego sztucznego obciążenia we własnym zakresie. Rezystory mają obciążalność 150 W i 250 W. Dla zainteresowanych można kupić również gotowe sztuczne obciążenia o różnych mocach. W czasie wykonywania pomiarów czasami zachodzi konieczność obniżenia sygnału. Tu mamy tłumiki 30-watowe o tłumieniu 40 dB. Prosty tester, którym można sprawdzić tranzystory, diody, rezystory, można zmierzyć pojemność kondensatorów i indukcyjność cewek. Sprawdzenie indukcyjności. Pomiar pojemności kondensatora. Pomiar kondensatora elektrolitycznego. Jedynie trzeba pamiętać, że przed pomiarem należy kondensator rozładować. Obciążenie elektroniczne do 10 A umożliwia pomiar pojemności akumulatorków oraz test zasilaczy. Takim obciążeniem elektronicznym można sprawdzić na przykład zasilacz, który wykonałem. Ten konkretny zasilacz niebawem znajdzie się w Rzeszowie. Do testu podłączyłem na chwilę do zasilacza przewód czerwono-czarny, ale później zostanie on zastąpiony dwoma przewodami z wtykami mini USB. Górny wyświetlacz voltomierz, dolny amperomierz. Aby lepiej widać było cyfry, można zastosować taką maskownicę.
Urządzenie posiada sygnalizację dźwiękową. W tej chwili mamy ustawione napięcie 4,5 V, czyli jeśli doprowadzone napięcie do miernika spadnie poniżej 4,5 V, odezwie się sygnał dźwiękowy. Obciążenie ustawione jest w tej chwili na 200 mA. Tym przyciskiem trzeba teraz uruchomić obciążenie. Napięcie 5,7 V, 200 mA. Potencjometrem obrotowym zwiększamy prąd. 1 A, 2 A, 3 A. Zwykle daje trochę większe napięcie wyjściowe z zasilacza, ponieważ stosując dosyć długie przewody zasilające pomiędzy zasilaczem a podłączonym urządzeniem, występowałby spadek napięcia. Aby to zniwelować, zazwyczaj ustawiam napięcie z zasilacza 5,6 V. Różne przydatne urządzenia oraz podzespoły będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale Komis. A ja życzę wszystkim udanych eksperymentów, fajnej zabawy i pozdrawiam.